Hej, z tej strony San. Witam was w World of the Baldur's Gate. Jest to mega modyfikacja, która łączy Baldury i Icewind Dale w jedną wielką grę. Usprawnia prawie każdy aspekt tych gier. Na początek chciałem jeszcze podziękować użytkownikowi Avec za to, że poinformował mnie o tym, że ten mod istnieje. Jeżeli kogoś naprawdę ciekawi ten mod, a warto się nim zainteresować, zostawiam link w opisie filmu. Jeżeli chodzi o mnie, nie czytałem zbyt wiele o tym, co jest nowego, o NPC-ach, zadaniach, przedmiotach i takich tam, ponieważ nie chcę sobie spoilerować gry. Stwórzmy postać, zobaczmy, jak to wygląda. Oczywiście mamy wszystkie portrety z Baldura dwójki. Jedynki. Wszystkie podklasy. Okej, to mi zajmie chwilę, więc wrócę do was jak skończę losować. Okej, skończyłem losować. Udało mi się wyrzucić 27 punktów. Nie najgorsza liczba. Możemy przejść dalej. Umiejętności. Wygląd. No tutaj zbyt dużych zmian nie mogę mieć. I głos. Zginiesz z mojej ręki! Ach, te piękne głosy. Wow. Oczywisty wybór. Widzę, że są jakieś nowe. Ale też brzmią dosyć okropnie. Zginiesz z mojej ręki, z ciebie twardzie? No cóż, wybrałem w końcu ten podstawowy. Wszystkie są dosyć tragiczne. I przejdźmy do gry. Brakuje dźwięku, prawdopodobnie jakiś błąd. Ale i tak możemy to obejrzeć do końca. Mam nadzieję, że w samej grze będzie dźwięk. Baldur's Gate. Jedno z lepszych intr. Zbudowana na szczycie skał górujących nad wybrzeżem mieczy, cytadela Candlekeep kryje w swoim wnętrzu najpełniejszą i chyba największą kolekcję pism w Ferunie. Imponująca forteca, której władcy trzymają się z dala od intryg i spisków,
siejących spustoszenie w pozostałych zapomnianych krainach, odosobniona i dobrze zarządzana, jest prawdziwym domem dla jej mieszkańców. Twoja historia zaczyna się wśród tych rozległych sal pełnych wiedzy. Pod opieką mędrca Goriona upłynęło ci tu bez mała 20 lat. Wychowywał cię jak ojciec, karmiąc niezliczonymi opowieściami o bohaterach, potworach, kochankach i zdrajcach, bitwach i tragediach. Jednej wszakże nigdy ci nie opowiedział. Historii dotyczącej twego pochodzenia i dziedzictwa. Wiadomo ci jedynie, że jesteś sierotą o nieznanej przeszłości. Ostatnio Gorion zaczął się od ciebie odsuwać, jakby ciężko legły mu na sercu jakieś sprawy wielkiej wagi. Podejmowane przez ciebie liczne wysiłki poznania przyczyny jego smutku spełzły na niczym. Pocieszasz się, że Gorion jest mądrym człowiekiem i wszystko ci powie we właściwym czasie. Mimo to jego milczenie napełnia cię złowrogimi przeczuciami. Obawiasz się, iż zbliża się jakieś tajemnicze zło. Dziś Gorion wykazuje większe niż zwykle oznaki podniecenia. I co jest doń zupełnie niepodobne, oderwał cię od obowiązków w połowie dnia. Pospiesznie udzielił ci kilku wskazówek dotyczących ekwipunku, dał trochę złota, pozbył się przy tym niemal wszystkich oszczędności, nie podał jednak przyczyny pośpiechu. Tak czy owak, stoisz teraz przed jedyną w Candlekeep oberżą z zamiarem nabycia ekwipunku przed dość nieoczekiwaną podróżą. Okej, okay, mogliśmy posłuchać wspaniałego głosu Piotra Frączewskiego, jesteśmy już w grze. Muszę przyznać, że wszystko wydaje się takie małe na dużej rozdzielczości. Mamy wszystko oznaczone, wspaniale. Ciężko się będzie doczytać czegokolwiek w tym dzienniku. Ekwipunek jest pięknie zrobiony. Tutaj też wszystko jest w miarę czytelne. Mamy nowe zaklęcia, których nigdy nie widziałem. Tarcza przeciw pociskom. Teraz nowe ikony. Okej, okay, zostawmy to. Tak? Oczywiście. I przejdźmy się po Candlekeep. Nauczyciel. Bez wątpienia. Wygląda jak NPC z Planescape Torment. Witaj, dziecko. Będziemy kontynuowali zajęcia? Interesujące. A niełatwo dziś o przezwonie tych ludzi. Dialogi są takie same jak zwykle. Moja oberża jest czysta, jak tyłeczek. Dodali im nawet portrety. Też ledwo widoczne. Wejdźmy na górę. Może znajdziemy jeszcze coś nowego. Okej, sprawdzałem tylko, czy quick save działają. Nie, tutaj żadnych więcej zmian już nie ma. Oczywiście. O co bez wątpienia? Chyba tego nie otworzę. Spróbuję jeszcze dwa razy.
Nie, za mało siły. Zrobię to. Hej, Tom! Ściąga jest bardzo wyraźna. Szkoda, że portrety są takie małe. Tak samo nasz. Miejsca na 20-osobową drużynę. Wykończmy oczywiście pierwszego zabójcę. Zabierze cię śmierć! Ekscytująca walka. Nie pamiętam, w którym się poświetlało przedmioty. Wydawało mi się, że to będzie tab, ale nie działa. Znaczy alt, nie tab. Mamy go z głowy. Opcje gry. Ups. Niektóre naprawdę wyglądają dziwnie. Jak zwykłe zdjęcia. Bez wątpienia. Rozmawiajmy z nim. Trzeba. Wygląda na to, że pozmieniali wyglądy wszystkich tych nauczycieli na grabarze. Ejże! Pomijmy ten samouczek, albo raczej skończmy go szybko. Problem w tym, że nie mogę znowu go trafić. Ej, w normalnej wersji oni nie zadawali żadnych obrażeń, a tutaj praktycznie mnie zabili. Ciekawa zmiana. Witaj, przyjacielu. Wcześniej nie było tutaj zabójcy. Mendas. Piękne imię. Zgadzam. Uciekaj albo giń! Będę potrzebowała leczenia. I to jak chyba najszybciej. Zginę. Rip. To była niespodzianka. Zrobię to. Dobrze, wróćmy się, odpoczniemy i wrócimy się tam. Powinienem był zaciągnąć się do wojska. Trochę ciężko mi jest się przyzwyczaić do tej nowej rozdzielczości. Gdy wszystko jest takie malutkie. Oczywiście. Moja oberża jest czysta, jak tyłeczek elfiej panny.
No dobra, wracajmy. Bez wątpienia. Jeszcze martwi mnie to podświetlanie przedmiotów. O ile w normalnym Baldurze nie dało się tego zrobić. Dopiero w dwójce była taka opcja. Myślałem, że ten mod to zmieni. No trudno, może jak przejdziemy do drugiej części, będzie to możliwe. Witaj, przyjacielu. Zrobię to. Jednym ciosem. Pięknie. Teraz jeszcze te szczury. Następnym razem. Zginiesz z mojej ręki! Teraz dla odmiany nie ma żadnej muzyki. Gdy ją odrobinę wyciszyłem. Ach, następnym razem. Okej, mamy już to z głowy. Z tego co pamiętam, wszystko tutaj było puste. A jednak jest pierścień. Tak, oczywiście. Notka zabójcy. Dwieście sztuk złota za moją głowę, wspaniale. Bez wątpienia. Namłot Moradina. No to idziemy dalej. Przynieśmy mu ten miecz. Jak pewnie dostanę ochrzan za to, że się nie śpieszyłem. O, ktoś mnie goni. Kolejny NPC od treningu. Nasze zasady są bardzo surowe. A w sumie zejdźmy tam na dół. Zrobię to. Mądrość znajdziecie jedynie wśród tych, których uczono. O co chodzi? Chciałem zobaczyć, czy możemy wynieść stąd przedmioty. Prawdopodobnie nie, ale czemu by nie spróbować? Jak dla zabawy. Mów. Oczywiście, tak? Zabierze cię śmierć! Mam 51 doświadczenia. O co chodzi? Bez wątpienia. Dostałem cokolwiek za te giberlingi? Mów, zgadzam się. Mądrość znajdziecie jedynie wśród tych, których uczono. Nie, nic nie dostaję. Zabierze cię śmierć! Nie pogardziłbym łykiem krzepkiego, krasnoludzkiego tronu. No to możemy już stąd wychodzić. Nie pogardziłbym łykiem krzepkiego, krasnoludzkiego tronu. O co chodzi?
Zrobię to. Nie ma nic do powiedzenia? Jak mam stąd wyjść? Mądrość znajdziecie jedynie wśród tych, których uczono. No dobra, wszystko działa jak należy. Nic mi nie zostało w ekwipunku. Bez wątpienia. Mam tu ostrze specjalne dla ciebie. Trzeci zabójca. Ta walka może chwilę potrwać. Musimy go chyba trafić tylko raz. Okej, udało się w końcu. Weźmy sztylet i możemy się zabierać stąd. Zrobię to. Myślisz o czymś konkretnym? Oczywiście. Weźmy ten miecz dla Hula. Jemu dam bełty. Okej, jest miecz i antidotum. Powinienem był zaciągnąć się do wojska. Powinienem był zaciągnąć się do wojska. No dobra. Wracajmy do strażnika. Bez wątpienia. Tutaj już nic nie ma. Oczywiście dostałem ochrzan, tak jak mówiłem. Mogłem na niego donieść. Grałem w tę grę już tyle razy, a nigdy tego nie zrobiłem. Hej, to ja, Imoen! Weźmy jeszcze zwój identyfikacji dla maga w karczmie. Witaj, dziecko. Okej, mamy go. Antidotum. Tutaj oddamy książkę. Wrócimy do karczmy, sprzedamy cały złom i możemy wyruszać. Ogólnie z zagrania tego moda, poza tym, że chciałem go sprawdzić sam, przekonało mnie też to, raczej zachęciło, że nie wychodzą żadne ciekawe gry ostatnio. Okej, mamy to z głowy. Wziąłem tę księgę z Usiana. Tak. Baldur's Gate 3 wyjdzie dopiero w 2016. Icewind Dale 2. Odświeżona edycja nie została nawet zapowiedziana. Hej tam! Kolejne ciekawe RPG dopiero w 2016. Więc mamy sporo czasu. Zrobię to. A nie łatwo dziś obsezwoje tych godzin. Moja oberża jest czysta, jak tyłeczek elfiej panny.
Zerknę do dziennika. Czy o czymś nie zapomniałem? O, nie oddałem mu antidotum? Oczywiście. Czego ci trzeba? Okej. Udało się. Wracajmy do Goriona. I możemy wyruszać w podróż. Ach, moje dziecko, rad jestem, żem cię znalazł. Idziemy. Słuchaj uważnie. Jeśli nas rozdzielą, musisz dotrzeć do gospody pod pomocną dłonią. Spotkasz tam Khalida i Jaheirę. Od dawna są moimi przyjaciółmi i możesz im zaufać. Musimy się pośpieszyć, dziecko. Zmieszkaj już i musimy znaleźć schronienie. Nie trap się. Wszystko ci wyjaśnię w swoim czasie. Czekaj, coś jest nie tak. Wpadliśmy w zasadzkę. Gotuj się! Jesteś bystry jak na starca. Wiesz... Durniem jesteś, jeśli mniemasz, że dam się zwieść twojej... Przykro mi, starcze, że tak to odbierasz. Incactus. Biegnij, dziecko! Ile sił w nogach! Dzisiejszego ranka świt jest osobliwie nieprzyjazny. Budzisz się nagle i zdajesz sobie sprawę, że nie był to tylko okropny sen, w którym Gorion został na twoich oczach zarąbany w jakiejś zasadzce i nawet jego sztuka nie mogła zapobiec rzezi. Kazał ci uciekać. Nie niszczy to jednak uczucia niemocy, jaka cię teraz ogarnia. Wydaj dziecko, którym się opiekujesz, mówił zakuty w stal potwór. Zależało mu więc tylko na tobie. Z jakiego powodu? Gdybyż choć Gorion podsunął ci jakąś wskazówkę, została ci jednak już tylko samotność. Nieopodal jest Candlekeep. Nie znajdziesz tam jednak schronienia. Miłośnicy ksiąg opłacają swój spokój drakońskimi zasadami, wedle których wpuszczają przybyszów i bez wstawiennictwa Goriona drzwi ich siedziby pozostaną zamknięte. Nie przetrwasz zbyt długo ze swoimi mizernymi zapasami. Może udałoby ci się uzyskać pomoc od przyjaciół, o których wspominał Gorion. Musisz się teraz udać do gospody pod pomocną dłonią. No i zaczynamy. Rozdział drugi. Hej, to ja, Imoen! Zastanawiam się, czy Imoen będzie... złodziejem, czy też dwuklasowcem. Aha, jest tylko złodziejem. Bez wątpienia. No cóż, to już wszystko. Link do moda zostałem w opisie filmu. Możecie się tam wszystkiego dowiedzieć na jego temat. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. I do usłyszenia. Hej.